kolekcjonujesz, to jest rodzaj psychicznej choroby, prawda? Że zaczynasz zbierać i martwi się, że coś ci tam nie umknęło, prawda? I przychodzą te aukcje, licytuje, wylicytowuje, potem przychodzą rachunki, potem jest problem, prawda, jak to zapłacić. Lat, kiedy ojciec wysłał mnie do swoich przyjaciół do Anglii na wakacje i zobaczyłem zupełnie inny świat. To był koniec lat 60. Inny świat, w którym dorastałem w Warszawie. Kolorowy, prawda, to były początki, prawda, no, pamiętam Carnaby Street, prawda, wszystkie te rzeczy, co się działy w Londynie, muzyka, zacząłem się tą muzyką interesować, ubrania, długie włosy, love and peace i tak dalej. I to był taki okres jakiegoś takiego przewartościowania mojego życia, czyli tego, co ojciec mnie kiedyś, czyli taka metoda życie sportowe, włosy obcięte na jeżyka, prawda, polowania, narty. I ja to wtedy odrzuciłem, prawda, odrzuciłem jak gdyby w kierunku muzyka, to, co się dzieje na świecie, to gdzieś tam przenikało przez do Polski. Ojciec uważał, że to ja gdzieś tam zboczyłem na boczny tor i jedyna rzecz, co może mnie z tego toru powrócić, to oczywiście ja się nie mam żadnych szans, żebym dostał się na studia, no to wojsko mnie po prostu, jak to się mówi, wyprostuje. No a ja wtedy właśnie w tym takim nowych tych prądach, prawda, to dla mnie wojsko to było coś po prostu przerażającego. W liceum nie byłem żadnym asem, wręcz przez to, że zacząłem mieć takie poglądy dość wtedy rewolucyjne i śmiałe. Także gdzieś tak się wlokłem na końcu, można powiedzieć, klasy. No ale ja po prostu zastanawiałem się, no gdzie mogę się dostać, a już nosiłem długie włosy i że mnie nie odrzucą chociażby za sam wygląd, prawda? I stąd się pojawiła fizyka, też dlatego, że chciałem iść na uniwersytet, bo uniwersytet mi się kojarzył z taką wolnością. No i rzeczywiście się przez ten rok tak kułem tej fizyki, że się nauczyłem jej. No i dostałem się na tą fizykę, nawet byłem tam w ogóle w samym czubie, prawda, tych studentów. Jak się dostałem na studia, to się z ojcem pogodziłem, prawda? Ojciec mnie zaprosił gdzieś tam do knajpy na wódkę i dał mi pieniądze na wakacje, których przedtem mi nic nie dawał, prawda? I bo byliśmy totalnie pokłóceni. No ale to był bardzo krótki okres, bo od razu na jesieni tego roku ojciec zmarł na raka i, prawda, i koniec, prawda? I już jego nie było. Potem następne lata, właśnie te lata studiów, ukończenia studiów, zarabiania pieniędzy i wielu rzeczy, no to jak gdyby ja, tak mi się wydaje, że pomimo, że nosiłem właśnie na zewnątrz, byłem hipisem, prawda, obrączki, długie włosy, muzyka psychodeliczna, Pink Floyd i tego typu i przyjaciele też tak podobnie jak ja wyglądający w tamtych czasach, to ja wiele rzeczy potem jak gdyby podświadomie chciałem udowodnić nieżyjącemu ojcu, że ja jestem inny, prawda? Że nawet nie, ja mogę wyglądać jak taki freak, hippies czy coś, ale mam wewnątrz bardzo dużo, wiesz, takich silnych wartości, osiągnięcia jakiegoś celu, stworzenia rodziny, zabezpieczenia finansowo, prawda? Ja się stałem natychmiast po śmierci ojca głową rodziny, która odpowiadała za życie mamy, dziadka, brata. Taka jest przekora tego, że żyjemy, czasami tworzymy rzeczy dla ludzi, których już nie ma, prawda? Ale my w głowie mamy te tą świadomość. Po kilku latach ciężkich bardzo studiów, gdzie trzeba było walczyć, żeby przetrwać, no to potem zaczęliśmy wszyscy myśleć, z czego żyć, prawda? No i te studia dawały, to były te czasy, lata 70., Gierek, prawda, możliwości wyjazdów za granicę, paszporty, pracy za granicą jako na książeczkę studencką. No i to było takie zachuśnięcie się zachodem i możliwością
zarobkowania tam, że ja tam przez wakacje zarobiłem tyle, co moja mama jako lekarz przez 2 lata czy 3 lata. Prawda? No i teraz nie wyobrażam, co wtedy dalej jeździł za granicę, pracował i tak dalej w kółko. No i w związku z tym poszedłem w jakiś tam no, zakład krawiecki, pamiętam wtedy. Miałem jakiegoś tam partnera, krawca, który szył, a ja mu dostarczałem materiały, guziki i nici. I pieniądze na to. W pewnym momencie doszedłem do 4 własnych fabryk, 40 podwykonawców. Sam zatrudniałem około, moim wspólnikiem, około 1000 osób, a plus ci podwykonawcy, to był zespół rzędu kilku tysięcy. Produkowali kilka milionów odzieży na eksport. No i po prostu to już był jakiś duży potencjał. No i z tych pieniędzy zacząłem inwestować w nieruchomości. Następnie umocnienie się złotówki spowodowało, że takie proste produkcja na zlecenie przestała się opłacać. Jak gdyby naturalnie już w połowie lat 90. zacząłem wchodzić w inwestycje w nieruchomości, prawda? Najpierw budowaliśmy biurowce na wynajem, a potem już teraz ostatnie mniej więcej prawie 8 lat to jest produkcja mieszkań. Sztuka się u mnie pojawiła, to jest na przełomie lat 80. i 90. kiedy wybudowałem swój pierwszy dom, duży dom w Waninie, potem go dekorując, było pytanie, co na tych ścianach będzie. Zacząłem kupować obrazy ze scenami polowań, chociaż do polowania już nigdy nie wróciłem, prawda? I to były obrazy Kosaka czy innych artystów z początku XX wieku, gdzie malowali tych ludzi na koniach, w czerwonych kubraczkach, na polowaniach i tak dalej. I to był taki pierwszy kontakt ze sztuką i te Kosaki się pojawiły i inni artyści na moich ścianach tego nowego domu. Jak kupiłem kilka obrazów, to oni zaczęli mi przesyłać regularnie katalogi, prawda? Ja zacząłem chodzić na te aukcje, patrzeć. Ja zacząłem się tym interesować, to Wojtek Fibak przywiózł swoją kolekcję, były te wspaniałe wystawy, zacząłem to oglądać. W szeregu domów aukcji, na przykład w Polsuisie, gdzie tam właśnie królował Wojtek, Marek Mielniczuk, pojawiła się szkoła paryska, zaczęła bić jakieś tam rekordy. Zacząłem się tym interesować z kolei, prawda? To już można powiedzieć następny dom, czyli tutaj w Konstancinie. Już tam się pojawiły jako dekoracja, już nie Kosaki, tylko obrazy szkoły paryskiej. Poszedłem do źródła, skąd te obrazy przyjeżdżają, prawda? One przyjeżdżają z Francji, prawda? No, czyli, a zawodowo gdzieś bywałem we Francji, no i tam odnalazłem takie rzeczy jak Hotel Drouot, gdzie się odbywa 16 aukcji dziennie. Odkryłem, że te same obrazy szkoły paryskiej, które są sprzedawane w Warszawie, można kupić na przykład 2 czy 3 razy taniej w Paryżu. Ja nie handlowałem tymi obrazami i zacząłem je zbierać, prawda? Mówię, no i to fajno, kupiłem za tyle, a mogę w każdej chwili teoretycznie sprzedać za 2 razy tyle lub 3 razy tyle. Pamiętam te moje pierwsze aukcje, koniec lat 90. we Francji, gdzie jak się tam zgłaszałem, to musiałem z banku jakieś wyciągi dawać, karty, bo w ogóle nie chcieli ze mną rozmawiać, że mówili, a jak pan nie mówi po francusku, to pan nie może brać. No a ja się uczyłem francuskiego w szkole, no to tam coś tam dukałem. Mówię, no, oczywiście mówię, nie ma problemu, możecie prowadzić aukcje po francusku. Ja tam po francusku byłem w stanie, prawda, te cyferki potwierdzać, prawda? Ale to było takie nieufność z ich strony do jakiegoś tam Polaka gdzieś w Polsce, jeszcze nie mówiącego dobrze po francusku, że oni tak to traktowali, prawda, nieważny klient, kompletnie. Dzisiaj ci wszyscy obcokrajowcy, co kupują szkołę paryską, Polacy Polaków, Rosjanie Rosjan, Czesi, Węgrzy, Ukraińcy, swoich artystów, bo to stali się najważniejsi. Czyli już teraz jest tak, że do mnie dzwonią i wysyłają maile, jak coś jest ciekawego, bo wiedzą, że ja może kupię, prawda? Także ten rynek się zupełnie odmienił, a z drugiej strony też w ciągu jest dużym rynkiem, w którym trzeba uczestniczyć, jak chcecie kupić coś ciekawego i dobrego. No i też jak gdyby wciągnąłem się w to, w tych zaginionych artystów, którzy całe życie spędzili w tej Francji, totalnych artystów, którzy żyli tą sztuką, którzy malowali przez całe życie, aż do śmierci.
I też to, że tak mało o nich wiemy, szczególnie tu w Polsce, tak mało jest wiedzy o nich, prawda? Że to jest odkrywanie tych artystów, prawda? I to było takie, można powiedzieć, wiesz, to fascynujące. Kupowałem, będąc gdzieś za granicą, czy sprowadzałem wszystkie książki na ten temat, trafiłem je tam czytać, patrzeć, ale generalnie było dla mnie pytanie, jacy artyści pochodzenia polskiego, czy gdzieś związani z polskimi ziemiami, czy żonaci z Polkami, czy mogą być traktowani jako ta polska szkoła paryska. Czyli mnie chodziło o zidentyfikowanie, którzy to artyści są, prawda? Bo oczywiście była jakaś grupa artystów ogólnie znana, która była handlowana, była w Polsce już z dużym sukcesami, czyli ceny tych artystów były wysokie, a mnie interesowało też ten jak wiecie, ta nitka biznesowa, czyli wykreowanie iluś artystów, którzy są mało znani, którzy są niedoceniani, niedoszacowani i których można bardzo ładne dzieła kupić, prawda? I ja na tym momencie to zbierałem, nie wiem, 70 czy 80 artystów, prawda? Czyli bardzo szerokie takie spektrum se stworzyłem, prawda? No te obrazy zaczęły być wszędzie, prawda? Wszystkie ściany, jakieś schowki, prawda? Wracałem do domu, żona pytała, to znowu kupiłeś obraz? A ja mówię, nie kochanie, nie, on był właśnie tam u konserwatora, a zmieniałem ramę, a to, bo nie chciałem się przyznać, prawda? Jak daleko to moje szaleństwo, wiesz, kolekcjonerskie zaszło, prawda? Żeby ona nie uważała, że ja tu przepuszczę cały majątek, prawda? Ten dom był opustoszały, prawda? No to mieszkali, może być skwotersi, ludzie praktycznie tacy prawie że bezdomni. No i w momencie, kiedy się dowiedziałem, że to jest na sprzedaż, udało mi się kupić ten dom, ale już wtedy ewidentnie z myślą o takim domu, w którym zamieszkają te moje obrazy, prawda? No i go wyremontowałem. Myśmy otworzyli ten dom w 2010 roku. Ten cały mój projekt pod tytułem kolekcjonerstwo zaszło tak daleko, ja już nie byłem w stanie, można powiedzieć, tego samu dźwignąć, prawda? Bo no przede wszystkim tak jak prosta sprawa, ja musiałem pracować, bo to wszystko kosztowało kupę pieniędzy i bez pracy też bym tego nie stworzył, prawda? Zatrudniłem Artura Winiarskiego, aktualnego kustosza, który można powiedzieć już wykształconego z historii sztuki, który też pracował w Londynie w galerii, pracował w DES-ie w Warszawie. Pierwsze moje spotkanie z Markiem Refflerem miało miejsce w 2009 roku i wówczas zauważyłem niezwykłą miłość do sztuki tego człowieka. Wyglądało to może troszeczkę komicznie, dlatego że jak zaczynałem pracę, to zobaczyłem Marka Refflera, który rozkładał bezradnie ręce, że coś z tym trzeba po prostu w końcu zrobić. Ja też się przeradziłem, zobaczyłem, że to jest po prostu olbrzymi budynek. Marek Refler powiedział, że to jest w zasadzie szklarnia, ponieważ ma taką dużą ilość okien, co potem powodowało trudności w organizacji wystaw, bo trzeba było się wpasować w tą architekturę. I tak zaczęła się druga część kolekcjonerstwa Marka Refflera, która już miała takie oparcie muzealne. No i tak by stworzyliśmy taki team, prawda? No ale on już, tak jak mówię, ja mogłem poświęcać wieczory, jakieś weekendy, a on poświęca, jak to się mówi, prawie full time job, prawda? Czyli tylko tym się zajmuje. W związku z tym zaczęliśmy tworzyć wystawy, wydawać książki. No, to, co dzisiaj, jak wygląda Villa Reffler, już taka jako pół instytucja. Marek Refler, bardzo bliska mi osoba, niezmiernie sympatyczna postać, zawsze otwarty, uśmiechnięty, ze swoją wspaniałą małżonką Agnieszką u boku. Człowiek, który kolekcjonuje poważnie, czyli to już jest jeden wielki plus. Człowiek, który naprawdę ma pasję kolekcjonowania, który interesuje się sztuką, który przegląda katalogi, albumy, podróżuje po świecie, próbuje odnaleźć ślady po tych artystach, których kolekcjonuje. Czyli to jest pierwsza wielka przewaga kolekcjonerstwa Marka Refflera. Druga, że upublicznia swoje zbiory, co jest rzadkością
Kiedyś, kiedy ja po raz pierwszy w Muzeum Narodowym w Warszawie i w Krakowie i w Poznaniu pokazałem swoją kolekcję, to był to ewenement, dlatego że te kolekcje istniały underground, one były schowane. Nikt się nie dzielił z szeroką publicznością swoimi zbiorami. Także ta postawa Marka Refflera, że on takie muzeum stworzył obok swojego domu w Konstancinie i że te obrazy École de Paris polskie, polsko-żydowskie École de Paris można u niego podziwiać, to jest kolejny plus i kolejna wielka zasługa Marka Refflera. Trzecie, że to jest żywe, że wydaje katalogi, organizuje wernisaże, zaprasza setki osób na te wernisaże. To wygląda trochę jak w Paryżu. Ta piękna willa z tym takim akcentem francuskim, obrazy francuskie. No to naprawdę, gdy tam idę, to się czuję tak, jakbym był w wielkim świecie na wspaniałych wernisażach w Paryżu czy w Nowym Jorku. Chciałbym z tego miejsca podziękować mojej żonie Agnieszce za to, że wspiera moją pasję i jest ze mną, i ona przygotowała ten wspaniały wernisaż. Co to jest prywatne muzeum? W polskim prawie w zasadzie w tej chwili nie ma takiej kategorii. Jeżeli przyjmiemy za definicją UNESCO, że muzeum jest to instytucja, która gromadzi, opracowuje, upowszechnia i wystawia i konserwuje zbiory malarstwa, sztuki, ale też innego dziedzictwa niematerialnego ludzkości, można przyjąć, że Villa Lafleur takim muzeum jest, dlatego że wszystkie te wymienione tutaj aspekty działalności muzeum tak naprawdę od 5 lat tutaj są, bo kolekcja jest zgromadzona, kolekcja jest zamknięta w miejscu, gdzie jest chroniona, kolekcja jest opracowywana naukowo, powstaje katalog, jest biblioteka, która jest jakby warsztatem pracy kolekcjonera, jest kustosz tego muzeum fachowy, który opiekuje się zbiorami. Obrazy są oczywiście konserwowane i co najważniejsze, kolekcja dostępna jest publiczności. Dostępna była już od 5 lat przy okazji wystaw czasowych i na specjalne żądanie. A jeśli wierzyć panu Markowi Refflerowi, twórcy kolekcji, będzie prawdopodobnie otwarta stale przez 2 dni w tygodniu. Mamy więc w Polsce prywatne muzeum École de Paris. Pierwszą z wystaw, którą zorganizowaliśmy, to była wystawa Alicji Halickiej, zorganizowana w 2011 roku. To była taka monografia bardzo ciekawa, dwujęzyczna, która była jedną z nielicznych opowieści o tej artystce. Wystawa Halickiej zapoczątkowała taki cykl, który wymyśliliśmy, cykl Mistrzowie École de Paris. I potem w tym cyklu zorganizowaliśmy kilka różnych wystaw, za każdym razem poszerzając te wątki, które nas interesowały i ulepszając katalogi, które publikowaliśmy, ponieważ katalogi ukazywały się dwujęzycznie, więc liczyliśmy na to, że one będą czytane na całym świecie, nie tylko w Polsce. Drugą wystawą była wystawa Szymona Mondzajna, którą zorganizowaliśmy już ze wsparciem rodziny artysty, z 2 córkami Szymona Mondzajna, które niesamowicie nam pomogły. Zaprosiliśmy historyczkę sztuki dr Ewę Bobrowską do współpracy z nami. I co ciekawsze, pokazaliśmy tą wystawę w Chełmie, w muzeum, które bardzo interesowało się awangardą, ale pokazało wystawę Mondzajna z tego powodu, że ten artysta tam się urodził. To pokazanie Mondzajna w Chełmie było o tyle ciekawe, że to muzeum, które nie posiadało wcześniej ani jednego obrazu tego artysty, nie do końca wiedziało, kim ten artysta jest, mogło otrzymać kilka obrazów od rodziny. No i przede wszystkim lokalne szkoły przychodziły i oglądały tą wystawę Mondzajna, która była naszym wspólnym takim owocem. Miałam przyjemność pracowania z kolekcją i przygotowywania jednej z wystaw, a konkretnie tekstu do albumu na temat Szymona Mondzajna.
I było to moje pierwsze zetknięcie z kolekcją Marka Refflera, może właściwie drugie. Pierwszy raz po prostu zwiedzałam, niedługo po tym, jak kolekcja została otwarta dla publiczności. Potem był Mondzain w 2012 roku, wielka praca, piękna wystawa przeglądowa, zrobiona z Arturem Winiarskim. I po 4 latach przyjechałam z powrotem do Konstancina i nie chcę powiedzieć, że to tak brzydko brzmi, doznałam szoku. Kolekcja się bardzo zmieniła, bardzo się wzbogaciła. Zdecydowanie wzbogaciła się o dzieła najwyższej klasy. Te dzieła, które gdzieś tam były rozproszone po świecie, one wróciły do Polski. One wróciły tam, gdzie miały wrócić i zaczynają powoli wchodzić w obieg takiej zbiorowej świadomości historii sztuki. Także jest to absolutnie nie do przecenienia. Kolejne dwie wystawy to była wystawa Henryka Haydena, artysty kubisty. To było takie odkrycie Marka Refflera. W zasadzie największa kolekcja w Polsce obrazów Henryka Haydena. Później była wystawa Maurycego Mędrzyckiego, takiego artysty z Łodzi, którego pokazywaliśmy tutaj i pokazywaliśmy również w Paryżu, w Muzeum Mędrzyckiego. Przy okazji pojawiło się bardzo dużo portretów Kiki z Montparnasse, to była partnerka Maurycego Mędrzyckiego. No i ostatnią z cyklu wystaw monograficznych była wystawa Henryka Epsteina, która sprawiła też mi bardzo dużo satysfakcji, ponieważ odkryłem niesamowicie dużo ciekawych rzeczy o tym artyście, który w gruncie rzeczy pozostawał do tej pory zapomniany. I ona była też zrealizowana jak zwykle na bazie zbiorów Marka Refflera. Marek Reffler jest to człowiek, który potrafi się dzielić z innymi swoją wiedzą, swoimi zbiorami. Często telefonuje do mnie i informuje mnie, że na przykład pokazują się we Francji jakieś obrazy Ślewińskiego czy Makowskiego, co myślę o nich, czy będę próbować je kupić. Także utrzymujemy stały kontakt kolekcjonerski. I jeszcze jedna mała rzecz, że jest to człowiek, który pamięta o innych. Jest mi zawsze miło, gdy w różnych przemówieniach czy wywiadach wspomina, że moje kolekcjonowanie było inspiracją dla niego. I to jest też miłe i gdzieś dociera do mnie i pamiętam to. Także o Marku Refflerze i o jego kolekcji, zawsze ciepło, zawsze pozytywnie. Marek też umie słuchać, Marek Reffler. To jest człowiek, który wielu kolekcjonerów po roku, dwóch, trzech zbierania przestaje słuchać. Po prostu uważają, że oni wszystko wiedzą. Ja tyle lat zbieram, sprzedaję obrazy i cały czas się słucham innych ludzi, co mówią, bo uważam, że codziennie mogę coś się dowiedzieć. I właśnie Marek i widzę, i wyciąga wnioski. Kolekcja pragnie wyjść dalej. Nie znam dokładnie planów wystawienniczych, ale zapowiadane są wystawy w Niemczech, we Francji czy w Miami. I tu raz jeszcze dla mnie, jako historyka sztuki, który pracuje nad polską sztuką za granicą i który mieszka za granicą i który ma świadomość, że polska sztuka jest praktycznie nieobecna za granicą, to byłaby jednak wielka sprawa. Ta nasza działalność muzealna rozwijała się kilkutorowo. Po pierwsze to zaczęliśmy pokazywać właśnie obrazy z kolekcji Marka Refflera na wystawach zewnętrznych. Zostały one pokazane w 2017 roku w Muzeum w Neuenstadt w Niemczech. To było takie pierwsze wyjście poza granicę kraju. Wystawa w całości tam została pokazana. Zostały obrazy pokazane w Sopocie na wystawie zatytułowanej Fleur de Paris, czyli Kwiat Paryża, co nawiązywało też do nazwy willi, Villa La Fleur, czyli Villa Kwiat. Kolekcja Marka Refflera była takim potężnym zrębem też do pokazania zbiorów z prywatnych kolekcji w Muzeum Śląskim w Katowicach. I ta wystawa też została zrealizowana w 2017 roku. Są kolekcjonerzy, którzy kolekcjonują tylko dla siebie.
a Marek po prostu ma równą radość w zdobyciu obrazu, jak i w pokazaniu. I pokazuje te obrazy. No, ma środki, to bardzo dobrze, ale wiele osób ma i tego nie robi. Także ja uważam, że to już jest bardzo ważne muzeum. Mam nadzieję, że dalej będziemy to, co żeśmy zaczęli, będziemy dalej to popularyzować, uczestniczyć w tym.